10 najciekawszych misji na Marsa. Zaznaczam, ułożyłem je chronologicznie. Mars 1M. Typ nieudanych radzieckich sond wystrzelonych w kierunku Marsa. Stanowiły część radzieckiego programu Mars. Dwie próby jej wystrzelenia. Pierwsze próby wysłania sondy międzyplanetarnej przez Związek Radziecki zakończyły się porażkami. Mars 1M miał przelecieć w pobliżu Marsa i sfotografować go. Statek miał masę około 640 kg i przenosił magnetometr, licznik promieni kosmicznych, pułapkę plazmy i detektor. Powstały w odpowiedzi na zaakceptowanie przez Komitet Centralny Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego dekretu z 10 grudnia 1959 roku o zbudowaniu atomatycznej stacji badawczej do lądowania na Księżycu i do lotu do Wenus i Marsa. Pierwsza misja miała miejsce 10 października 1960 roku, druga 14 października 1960 roku. Obydwie misje były nieudane, jednakże była to pierwsza próba dotarcia na Marsa. Mars 2M W4 numer 3, czyli Sputnik 22. Radziecka sonda kosmiczna, która miała dotrzeć na Marsa. Wysłana 24 października 1962 roku. Podobna do wysłanej 8 dni później misji Mars 1. Sonda miała minąć Marsa, wykonać jego fotografie i inne badania. Wystrzelona na okołoziemską orbitę, sonda została zniszczona w wyniku eksplozji ostatecznie członu rakiety nośnej, który miał ją wyprowadzić na trajektorię w kierunku Marsa. Odłamki, fragmenty sondy utrzymywały się na orbicie przez kilka dni, ponieważ katastrofa ta zdarzyła się w czasie kryzysu kubańskiego. Wykrycie przez Amerykanów wielu nieznanych obiektów na orbicie wzięto początkowo za radziecki atak nuklearny na Stany Zjednoczone. Niektóre źródła podają numer seryjny sondy jako 2MW4 numer 1. W źródłach zachodnich sonda była określona po prostu nazwą Sputnik 22. Mariner 4, amerykańska sonda kosmiczna, wystrzelona 28 listopada 1964 roku w ramach programu Mariner, która dokonała pierwszego przelotu w niewielkiej odległości od Marsa. Była to odległość 8000 km i przesłała pierwsze w historii zdjęcia innej planety wykonane z głębokiej przestrzeni kosmicznej. Mariner 4 opracowany został z myślą o przeprowadzeniu naukowych obserwacji Marsa i transmisji ich wyników na Ziemię. Zaopatrzony w kamerę oraz inne instrumenty naukowe, badał przestrzeń, którą przebył w kierunku Marsa oraz samą planetę. Łączność ze statkiem zakończono w 1967 roku. Zebrane dane silnie wpłynęły na postrzeganie Marsa jako miejsca, gdzie potencjalnie mogło istnieć życie. Mariner 6 i 7. Podwójna bezzałogowa misja kosmiczna do Marsa. Sondy zostały wystrzelone przez amerykańską agencję kosmiczną NASA i jako pierwsze przesłały na Ziemię dobre jakościowo zdjęcia powierzchni tej planety. Najmniejsze fragmenty, jakie można było zaobserwować w czasie największego zbliżenia do Marsa, miały rozmiar około 100 metrów. Oba obiekty przekazały łącznie około 200 zdjęć obejmujących równikową strefę planety oraz jej południowe rejony. Wykonały także obserwacje atmosfery Marsa i wykonano pomiary temperatury powierzchni. Mariner 9. Przedostatnia bezzałogowa sonda kosmiczna NASA z programu Mariner. Jej celem było osiągnięcie orbity Marsa i stanie się tym samym pierwszym sztucznym satelitą innej planety oraz wykonanie zdjęć i szeregu badań naukowych. Misja zakończyła się pełnym sukcesem. Mariner 9 wystrzelony został 30 maja 1971 roku i dotarł na miejsce 14 listopada tego samego roku, 13 dni przed radziecką sondą Mars 2, która wystartowała 11 dni wcześniej. Pierwsze zdjęcia Marsa wykonał pod koniec października 1971 roku, lecz ze względu na olbrzymią burzę pieskową na powierzchni planety nie były one zbyt dokładne. Burza zakończyła się w styczniu i odtąd zdjęcia przekazywane przez sondę były bardzo dobrej jakości. Mariner w sumie przesłał na Ziemię 7329 zdjęć Marsa, więcej niż przewidywano łącznie w programie badawczym Mariner 8 i 9 i jego dwóch księżyców, Deimosa i
Pobosa. Zdjęcia zostały wykorzystane do wyboru miejsc lądowania próbników Viking w połowie lat 70. Po wyczerpaniu gazu służącego do sterowania położeniem satelity, Mariner 9 został wyłączony w 1972 roku. Według szacunków NASA sonda pozostanie na orbicie Marsa przez 50 lat, zanim wejdzie w jego atmosferę. Mars Odyssey. Sonda kosmiczna wysłana 7 kwietnia 2001 roku na Marsa przez NASA w ramach programu Mars Exploration Program. Pojazd wszedł na orbitę wokół planety 24 października 2001 roku. Główną misją Odyssey jest poszukiwanie śladów wody i lodu wodnego na i pod powierzchnią Marsa oraz badanie aktywności wulkanicznej. Po osiągnięciu głównych celów NASA zaaprobowała wydłużenie misji do sierpnia 2006 roku. Obecnie statek kontynuuje badania naukowe oraz utrzymuje łączność między Ziemią a Łazikiem. Otóż właśnie ta misja jest, że tak powiem, najstarszą trwającą. Obiekt, który znajduje się na Marsie, ten z 2001 roku, jest najdłużej przebywającym obiektem na Marsie i przebywa tam do dziś. Mars Reconnaissance Orbiter. Amerykańska naukowo-telekomunikacyjna sonda kosmiczna wystrzelona przez NASA w kierunku Marsa przy pomocy rakiety Atlas V 12 sierpnia 2005 roku. Na orbitę planety sonda weszła 10 maja 2006 roku. Początkowo była to wydłużona orbita eliptyczna, którą zacieśniła korzystając z tzw. hamowania atmosferycznego. Celem misji MRO jest poszukiwanie podziemnych złóż wody, badanie obecnego klimatu oraz odnajdywanie wskazówek, które pomogłyby w rekonstrukcji modelu klimatycznego planety sprzed milionów lat. Ponadto sonda ma wytypować miejsca do lądowania przyszłych misji autentycznych oraz planowanych wypraw załogowych na czerwoną planetę. Sonda MRO jest najnowocześniejszym pojazdem kosmicznym, jaki kiedykolwiek został wysłany z Ziemi na orbitę czerwonej planety. Naukowcy oczekują, że sonda zbierze więcej informacji niż wszystkie poprzednie misje razem wzięte. Zakończenie misji nastąpi przed 2026 rokiem. Całkowity koszt misji szacowano na około 720 milionów dolarów. MAVEN, czyli ewolucja atmosfery Marsa i jej ulatywania, bo od tego pochodzi ten skrót. Jest to sonda amerykańska, NASA oczywiście, sztuczna satelita Marsa należąca do programu Mars Scout. Wybrana 15 września 2008 roku spośród 20 zgłoszonych na konkurs ogłoszony przez NASA we wrześniu 2006 roku. Start sondy odbył się w 2013 roku z kosmodromu Air Force Station. Wejście na orbitę Marsa nastąpiło w 2014 roku. Orbita MAVEN przybliży go do Marsa na odległość około 150 km i oddali do 6220 km. Do roku orbitowania wykonano 4 z planowanych 5 zbliżeń do powierzchni Marsa na odległość 125 km. Sonda bada atmosferę, klimat i pogodę na Marsie. Badania przeprowadzone przez statek mają pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące przeszłości planety. W szczególny sposób, w jaki w przeszłości sposób utraciła część atmosfery, kiedyś gęstszej. By się dowiedzieć, co spowodowało utratę wody, sonda zbada stosunek deuteru do zwykłego wodoru w górnych warstwach atmosfery. ExoMars, wspólna misja badawcza Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos, szukająca śladów procesów biologicznych i geologicznych na Marsie. Naukowcy chcą również zbadać gazy występujące w śladowych ilościach w atmosferze planety, takich jak metan, para wodna czy dwutlenek azotu. Będzie składała się z 2 misji obejmujących – orbiter i lądownik oraz 2 łaziki. Sonda dotarła do Marsa 19 października 2016 roku. Orbiter wszedł na orbitę Marsa, natomiast lądownik w wyniku nieudanego lądowania rozbił się na powierzchni planety. InSync. Bezzałogowy lądownik wysłany na Marsa w ramach programu Discovery. Sonda InSync ma przeprowadzić badania geofizyczne Marsa, w szczególności sejsmiczne. Nazwa lądownika jest akronimem. Pochodzi od Interior Exploration.
Misja rozpoczęła się w 2018 roku, w maju i ma potrwać 2 lata. Lądownik osiadł na powierzchni Marsa 26 listopada 2018 roku. Koszt projektu wyniósł 993 miliony dolarów. Lądownik został wyniesiony przez rakietę United Launch Alliance Atlas V. Poza lądownikiem rakieta wyniosła także 2 mini-satelity, które miały za zadanie śledzić Instinct. Jest to pierwsza misja, której celem jest badanie warstw podpowierzchniowych Marsa. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!